Hej, hej. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w programie Ja i YouTube. Pierwszy raz w roku 2016. Muszę przyznać, że nagranie tego, co dzisiaj, co teraz słyszycie, zajęło mi trochę czasu. A to dlatego, że dzisiaj będę sobie podsumował rok 2015, rok, który był dla mnie bardzo, bardzo dobry na YouTubie. Pokażę Wam dzisiaj statystyki, które to opisują. I to jest taki moment, w którym powinienem trochę się pochwalić. Ja się strasznie nie lubię chwalić. Zawsze uważałem, że jeżeli ktoś coś robi dobrze, no to w zasadzie świat powinien to dostrzegać. Z reguły tak jest, taka jest prawda, z reguły tak jest, ale od czasu do czasu warto o tym opowiedzieć i warto podziękować, bo ten rok 2015 był dla mnie fenomenalny i zawdzięczam to na pewno w jakimś stopniu swojej pracy, ale w ogromnym stopniu waszemu wsparciu i temu, że mieliście ochotę oglądać filmy, które wam prezentowałem, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że rok 2016 będzie równie ciekawy na moim kanale z waszej perspektywy, jakby ubiegły, może nawet lepszy, chociaż trudno mi sobie to wyobrazić, kiedy przeglądałem sobie te statystyki i tak naprawdę zacząłem swoją pracę na YouTubie w 2011 roku, wtedy mocno zaangażowałem się w kanał i zastanawiałem się wtedy, jak długo ktoś może prowadzić kanał i wzbudzać jakieś zainteresowanie, jak długo ktoś może uznać, że materiały robione przez jedną i tą samą osobę są atrakcyjne. I myślałem sobie rok, dwa. I kiedy przyszedł rok 2012, 2013, to zdawało mi się, że było tam potwierdzenie tych słów, że z każdym kolejnym rokiem było już odrobinę gorzej. To zainteresowanie było na jakimś poziomie, wasze zainteresowanie, ale spadało. I przyszedł rok 2015, gdzie wszystko się zmieniło diametralnie. Za chwilę wam to pokażę, ale w roku 2015 osiągnąłem lepsze wyniki niż przez wszystkie poprzednie lata razem wzięte, czyli 2011, 2012, 2013 i 2014. Gdyby te lata zsumować, to jakby wartości analityki tych lat są niższe niż tylko w roku 2015 i po raz kolejny bardzo, bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Ja wiem, że na YouTubie jest sporo osób już dzisiaj, które osiąga znacznie lepsze wyniki, ale dla mnie ważniejsze jest to, że po tylu latach nadal jestem w stanie, dzięki wam, pobić to, co odbywało się w latach poprzednich. Że cały czas gdzieś jest jakiś rozwój, że cały czas jest lepiej. I to jest niesamowite i z ogromną dumą i z wdzięcznością o tym mówię. Ale może dosyć gadulstwa, może trochę faktów, co? Zatem przejdźmy sobie tutaj na ten mały ekran i będę opowiadał dalej. Moi drodzy, to co teraz widzicie, to są statystyki z roku 2015. Skupimy się na wyświetleniach, a tak naprawdę na czasie oglądania w minutach, ponieważ to jest najważniejsza statystyka. Zresztą, o ile się orientuje, Google tą statystykę traktuje bardzo, bardzo poważnie. Wyświetlenia natomiast są bardzo mocno zależne od tego, ile się wrzuca filmów i jakiej długości są to filmy, więc nie do końca to jest adekwatne do tego, co naprawdę kanał osiąga. Jak sobie zobaczycie tutaj ten czas oglądania, oczywiście to 1500 lat, nie? To cokolwiek to miałoby znaczyć. 796 milionów. To jest ważna wartość, którą będę porównywał w odniesieniu do poprzednich lat. To tyle, żeście czasu spędzili u mnie na kanale w tym roku, znaczy w roku 2015. Rzućcie okiem na rok 2014. 44 miliony wyświetleń. Jak mówię, nie jest to do końca istotne. 281 milionów minut. Rok 2013. 49 milionów wyświetleń. 302 miliony tutaj. I teraz już widać, że 2013 był lepszy niż 2014, więc czułem ten spadek, czułem tą presję, ale nic, no właściwie starałem się robić najlepiej to co potrafię, żeby to jakby nie wpłynęło na moją pracę. Ale i lećmy dalej. Rok 2012. 106 milionów minut, 61 milionów wyświetleń. Wydawało mi się, że ten czas, że to jest mój najlepszy rok, że to był mój najlepszy rok i potem już naturalny spadek następuje. Z oglądaniem YouTubera jest jak z oglądaniem serialu w sezonach. No, ja jestem, właściwie wchodzę w swój piąty sezon i nadal jesteście zainteresowani tym, co robię, ale tak sobie myślę, że tak, ile takie seriale, no 10 sezonów to jest maks, nie? Więc w najgorszym przypadku, w najlepszym przypadku
Jeszcze czeka mnie 5 radosnych lat na YouTubie, a może więcej, no zobaczymy, kurczę, może YouTube jakby zupełnie inną statystyką będzie się opisywał. To, co widzicie teraz, to jest rok 2011, to jest ten moment, kiedy zacząłem publikację filmów. Jeszcze czasu oglądania w minutach Google nie mierzył. Wszystko zaczęło się właściwie w kwietniu, marzec, właściwie od początku roku. W zasadzie to w 2010, ale to, co wtedy produkowałem, po pierwsze nie było wyjątkowo dobrej jakości, po drugie nie zwracało waszej specjalnej uwagi. Ale maj, czerwiec i lipiec 2011 to były... To był bardzo ciekawy okres dla mnie, ale też przerażający na swój sposób, bo no widzicie, no, ja nigdy nie sądziłem nigdy, że uda mi się stworzyć cokolwiek, co będę mógł skierować do dużej rzeszy ludzi, jakby, że znajdzie się dużo osób, które będą chciały oglądać moje materiały. To jest niesłychane, niesamowite po prostu. I nadal, być może kiedy ja zacząłem robić YouTube'a, to już miałem trochę lat, 30 parę, i człowiek w zasadzie myśli sobie, że no kurde, że już właściwie wszystkie prawdy na swój temat poznał. I pozostaje tylko cieszyć się tym życiem, trochę jeszcze rozwijać i potem starzeć. A tu się nagle okazuje, że w wieku 30 paru lat poznałem na swój temat jakby zmiany, jakie dokonały się w moim życiu, zmiany na temat, znaczy zmiany w kwestii tego, co robię, jak to robię, i że jest to odbierane nagle, ni stąd, ni zowąd, po 30 latach życia, przez tysiące osób, to jest kolosalna sprawa. Myślę sobie, że kiedy YouTuber jest młody i od początku odnosi jakiś sukces, to pewnie traktuje to jako część swojego życia. Dla mnie to było coś tak absolutnie nowego, że jest to nie do opisania. I do dzisiaj jest to nie do opisania. Rok 2015, który wam przedstawiałem na samym początku, był dla mnie największym zaskoczeniem. Ja naprawdę nie sądziłem, że tak dużo może się zmienić jeszcze od tych ubiegłych lat. Jak mówię, mam nadzieję, że przyszłość będzie jeszcze ciekawsza, ale spokojnie, podchodzę do tego na luzie. Wiem, że w karierze YouTubera są wzloty, są upadki i trzeba na spokojnie do tego podchodzić i robić swoje. I prędzej czy później znajdą się osoby, które to docenią. No dobrze. Wystarczy tej wnikliwej analizy z użyciem analityki lat i ogólnego gadulstwa o powodach do dumy i radości. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, jakie serie u mnie na kanale cieszyły się największą popularnością, gdzie spędzaliście najwięcej czasu. I w zasadzie to jest też dużo takich słupków, cyferek, ja wam to po prostu przedstawię, opowiem o tym, niż będę pokazywał wykresy akurat w tym przypadku. Zatem najpopularniejszą serią u mnie na kanale, przez najpopularniejszą mówię o takiej serii, którą najwięcej osób śledziło, to są premiery miesiąca. Przy premierach miesiąca spędzacie mnóstwo czasu, tam przychodzi dużo osób na te odcinki i bardzo się cieszę, tylko problem z tą serią polega na tym, że taki odcinek to mogę wrzucać tylko raz w miesiącu. Chętnie bym robił więcej takich filmów, no ale premiery miesiąca, siłą rzeczy, są tylko na początku miesiąca, 12 razy w roku. Ale bardzo mi miło, bo to jest taki program publicystyczny, zawsze miałem ambicje, by takich programów robić więcej i cieszę się, że się to spotyka z tak pozytywnym odbiorem. Na drugim miejscu, i nie jest to pewnie żadne zaskoczenie, jest GTA Online. W serii GTA Online średnio obejrzało 139 tysięcy osób na odcinek. To były nagrania z ekipą i uważam, że ta seria jest świetna. Ja do dzisiaj oglądam niektóre odcinki, się śmieję z nich. Wiem, że chcielibyście więcej, ale to jest kwestia tego, że my nagrywamy GTA Online wtedy, kiedy czujemy, że mamy na to ochotę, kiedy wiemy, że to będzie zabawne. Siłą rzeczy nie ma co zmuszać się na siłę do robienia czegoś, tylko dlatego, że jest dużo osób, które tego chcą. Zaufajcie mi, gdybyśmy robili te odcinki na siłę, one nie byłyby takie jak kiedyś, więc lepiej tego nie robić, lepiej poczekać, lepiej sobie zrobić przerwę, czasami dłuższą nawet, i potem do tego wrócić. Ale dosyć o GTA Online. Kolejne miejsce na mojej liście zajmuje seria Until Dawn. Until Dawn, średnio 99 tysięcy osób na jeden odcinek. To była, po pierwsze, gra była niesamowita, po drugie, otworzyła mi oczy na to, w jaki sposób można prowadzić narrację. Jakby technicznie od tego
trochę inaczej zacząłem patrzeć, czegoś się nauczyłem, czegoś się dowiedziałem o tej serii. Trudno to opisać, ale prowadzenie tej serii wzbogaciło moje doświadczenia i wydaje mi się, że każda seria po tej miała już jakieś dodatkowe wartości, które wniosłem właśnie z Until Dawn. Potem był Wiedźmin 3. I uwaga, dodatek. Serce z kamienia obejrzało średnio 77 tysięcy osób na odcinek. Dodatek był świetny, chociaż zaskoczyło mnie to, że on pobił podstawkę, ale pewnie dlatego, że odcinków podstawowej wersji gry było znacznie więcej, bo podstawowej wersji było 117 odcinków, natomiast Serce z kamienia 15 odcinków, więc siłą rzeczy więcej osób miało czas, żeby obejrzeć to od początku. Ale kolejne miejsce, zdaje się piąte, zajmuje moja seria vlogów. Pozdrawiam bardzo serdecznie widzów Porannego Roku, bo aż 75 tysięcy osób obejrzało średnio jeden odcinek. Strasznie się z tego powodu cieszę, ale to jest bardzo przyjemna rzecz, bardzo przyjemna rzecz. Potem jest wspomniany Wiedźmin 3 Dziki Gon i 74 tysiące osób na odcinek, a potem jest Monopoly. Monopoly obejrzało średnio 70 tysięcy osób na odcinek. Kiedy nagrywaliśmy z ekipą pierwszy odcinek, to pomyślałem sobie, wiecie, że nawet miałem pomysł, żeby tego nie wrzucać. Oglądałem to, tam były chyba... Pierwszy odcinek składał się z trzech filmów, każdy prawie po 40 minut. Kiedy to przeglądałem sobie, bo przecież nie sposób obejrzeć tego wszystkiego od początku do końca, to pomyślałem sobie, nie będę tego wrzucał, bo na pewno nikt tego nie obejrzy, kto by oglądał planszówkę. Ale myślę sobie, dobra, jest poniedziałek najbliższy, wrzucę w poniedziałek. W poniedziałek i tak niewiele osób ogląda, więc tam wrzucę. I od momentu, kiedy zacząłem wrzucać Monopoly w poniedziałki, to poniedziałki stały się dniami, w którym mam największą oglądalność w całym tygodniu. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu. Pytacie też o serię Monopoly, ponieważ teraz rzadziej się pojawiają odcinki, w zasadzie od 3 tygodni chyba nic się nie pojawiło. Też potrzebujemy czasu. Też potrzebujemy czasu i ochoty. Zamiast tego nagrywamy serię z innych planszówek, przy których też bawimy się świetnie. Też serdecznie zapraszam. Przypuszczam, że nie będą się tak podobały jak Monopoly, bo to jest kwestia samej gry, ale generalnie też są fajne. No i kolejne miejsce to ja i YouTube. 63 tysiące widzów, a potem pozwólcie, że przeczytam już dalej bez wchodzenia w dodatkowe opowieści. Fallout Shelter, Soma, Star Wars Battlefront, Counter-Strike Global Offensive, God of War 3 i tak dalej, i tak dalej. Tych pozycji mam aż 28. Myślę, że zrobię z tego artykuł. To znaczy napiszę na Jaroku i podam dokładne statystyki tych serii, bo to nie sposób tego wszystkiego czytać. Już mi się zaczyna mieszać to powoli, a gdybyście wy mieli tego słuchać i jeszcze zapamiętać i ewentualnie, nie wiem... Może to nie ma dla was żadnego znaczenia, ale dla mnie taka ciekawostka. I bardzo serdecznie pozdrawiam widzów tych poszczególnych serii. Wiem, że czasami nie lubicie, kiedy coś się kończy, ale pamiętajcie, no coś się kończy, coś się zaczyna. Czasami nagrywamy lepiej, czasami nagrywamy gorzej, czasami gry bardziej wam pasują, czasami mniej, ale trzeba próbować, trzeba zmieniać. Nie można tkwić cały czas w tych samych utartych schematach i liczyć na to, że wszyscy będą zadowoleni cały czas. Pora już chyba zamykać ten odcinek, ale na końcu opowiem wam o czymś, co wzbudza mój niepokój. Już w zasadzie omawiałem to w poprzednim odcinku ja i YouTube, ale dzisiaj troszkę rozwinę to i prawdę powiedziawszy jeszcze w następnym odcinku pokażę dokładniej. W następnym odcinku pokażę wam, jaka jest wartość reklam w poszczególnych krajach na świecie, na YouTubie, i zobaczycie, że Polska wypada tam blado. Mówię o tym dlatego, że jakby analizując te swoje wszystkie lata na YouTubie, mogę stwierdzić, że każdego roku, niezależnie od ilości odsłon i od waszego zainteresowania, zarabiałem mniej więcej tyle samo. To są bardzo dobre zarobki i ja nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń co do tego. Natomiast niepokojące jest to, że coraz bardziej, znaczy niepokojące, to jest bardzo dobre jakby dla mnie, ale mam pewne wątpliwości i zastanawiam się, do czego to doprowadzi, że coraz więcej zarabia się pieniędzy poza YouTube'em. Coraz więcej. Naprawdę te kwoty, które się zarabia poza YouTube'em, są zdecydowanie kilkukrotnie większe od tego, co można zarobić na YouTubie. I myślę sobie, że jeżeli ta tendencja będzie postępowała w tym tempie i w tym kierunku, to będziemy mieli problem. Ponieważ moment, w którym YouTuber przestanie zarabiać przede wszystkim na YouTubie, a zacznie zarabiać na zewnątrz, może być tym momentem, w którym YouTuber straci niezależność. To znaczy, będzie musiał tak bardzo zabiegać o zarobki z zewnątrz, że przestanie być niezależny, zacznie robić rzeczy, które być może nie do końca są zgodne z jego sumieniem. Kiedy
Ja mam teraz pełną swobodę w dobieraniu sobie jakby kampanii reklamowych na zewnątrz. Z wielką przyjemnością współpracuję ze Sprite'em, ponieważ nie nawiązuje to w żaden sposób do mojej działalności związanej z grami. Nie podważa to mojej rzetelności. Współpraca z Intelem jest również tego rodzaju. Ja od lat pracuję na podzespołach Intela. Nie wpływa to na moją rzetelność w ocenie gier, w pokazywaniu gier. A może nadejdzie taki czas, że tych kontrahentów na zewnątrz nie będzie tak dużo. Może nadejdzie taki czas, że będę miał wybór, czy współpracować z jakimś wydawcą konkretnym. Chociaż właściwie wydawcy w Polsce to jest zupełnie inna historia, ale przyjmijmy taki scenariusz. I wtedy może się okazać, że te zarobki z zewnątrz jakby przeważą nad moim sumieniem. Znaczy, wierzę, że tak się nie stanie i właściwie, gdybyście mnie zapytali, to powiem, że nie ma możliwości, by tak się stało. Ale chodzi mi ogólnie o obraz YouTube'a, bo różni są YouTuberzy, różne tematy podejmują. Niektórzy mówią o historii, niektórzy mówią o edukacji, niektórzy mówią o grach, niektórzy mówią o lifestyle'u i tak, jest taki ogólnie obszerny temat, jakby opisujący życie. I każdy z nich w pewnym momencie będzie musiał sobie odpowiedzieć na to pytanie, że nasze działalności rozrastają się do tego stopnia, że zatrudniamy już ludzi. Ja osobiście zatrudniam kilka osób i mam mnóstwo wydatków związanych z tym, chociaż filmy robię cały czas sam, ale jest cała masa działalności jakby na zewnątrz tego, co robimy. Być może też kiedyś powinienem o tym porozmawiać. I nagle się okaże, już się okazuje, że zarobki z YouTube'a nie wystarczają do tego, by utrzymać taki zespół. Zatem ja muszę sięgać po zarobki na zewnątrz. Inni YouTuberzy też muszą sięgać po zarobki na zewnątrz. I być może nadejdzie taki czas, że te zarobki na zewnątrz będą się kłóciły z sumieniem YouTubera, ale ten YouTuber nie będzie miał wyboru, ponieważ rozbudował wokół siebie taką machinę, że musi ją teraz utrzymywać. I to jest coś, co może prowadzić do patologii. Jakby czujecie to... Na pewno czujecie, o czym mówię. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że poziom reklam na YouTubie i wartość reklam na YouTubie wzrośnie w Polsce tak, by każdy YouTuber mógł utrzymywać siebie, mógł utrzymywać swój zespół tylko i wyłącznie z YouTuba, a wszystkie dodatkowe kampanie, które robi na zewnątrz, by robił zgodnie ze swoim sumieniem, dla własnej przyjemności, ewentualnie dla dodatkowego dochodu, ale nigdy takie kampanie, które mogą przekreślać jego rzetelność. No i tyle. No i się rozgadałem na końcu, chociaż chciałem, żeby to był temat taki krótszy, ale to jest temat, który wymaga wielu rozważań i jeszcze wielu analityk, które też będę wam w przyszłości pokazywał. A tymczasem pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za cały rok 2015. Życzę sobie i wam, by rok 2016 był równie ciekawy, równie dobry i bym potem w roku 2017 mógł opowiadać ponownie o tym, co stało się poprzednio, z równie ogromną radością jak dzisiaj. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Trzymajcie się. Hey, hey.